Siemanko, jestem Lucek. Witam was na kolejnym odcinku z GTA Online, takim specjalnym odcineczku. Troszeczkę sobie pograłem w najnowszy dodatek, import-export, i muszę powiedzieć, że jest to aktualizacja, która chyba w najbardziej przyjemny sposób pozwala nam w GTA zarobić dużą ilość gotówki. Ja jestem gościem, który naprawdę liczy sobie czas na granie i stara się jak najmniej przeznaczać czasu na jakieś pierdoły, ale powiem wam, że tak spędzając 2 godzinki dziennie w GTA jestem w stanie zarobić dużo, dużo kasy na, powiedzmy, kolejny tunik samochodu, tak? Nie kupując jakichś tam pierdół typu dodatkowe garaże w tym biurze 60 autek dodatkowych. Teraz mi to jest to zupełnie niepotrzebne, chyba że kiedyś będę miał tak dużo fur, że naprawdę będzie mi ten garaż potrzebny, to wtedy go kupię, ale na obecną chwilę wystarczają mi te, które mam, tak? Zwłaszcza jeśli mamy klub motocyklowy i tam motocykle możemy sobie dodatkowo składować w ilości 10 sztuk. Także one nie zajmują dodatkowo miejsca w kupionych wcześniej posiadłościach. Więc cała ta aktualizacja polega na dostarczaniu furek. I też mamy wplecione w to wszystko te auta Pegasusa, które możemy mieć w swoim garażu. Ja wam dzisiaj chcę powiedzieć, w swoim garażu takim dodatkowym, w magazynie jakby, nie? Ja wam chcę dzisiaj powiedzieć, co jest najbardziej opłacalne w tej aktualizacji. Co kupić, co warto kupić, jeśli ktoś jeszcze nie zebrał odpowiedniej ilości gotówki na to, aby kupić sobie jakąś tam nową rzecz związaną z tą aktualizacją, albo jest nowym graczem, który dopiero zaczyna swoją przygodę w GTA. Współczuję mu swoją drogą, bo ogarnięcie tego wszystkiego zajmie mu trochę czasu. Niemniej, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to w tej aktualizacji naprawdę można zarobić w bardzo, bardzo przyjemny sposób dużą ilość gotówki. Ja sobie właśnie tak grając na luzie, dostarczając te furki, robiąc paczki, zarobiłem sobie już niecałe 4 miliony. Oczywiście cały czas tą kasę gdzieś tam wydaję na tuningi i tak dalej, ale 4 miliony luźniutko na samym eksporcie samochodów. Także jest to super sprawa. Więc dostarczanie furek. No przede wszystkim ja bardzo lubię jeździć w GTA samochodami i dla mnie to było spełnienie marzeń, takie coś. Dostarczanie tych aut do garażu, robienie różnych jakichś tam misji, aby je zdobyć, to jest ekstra. Dostarczamy taką furę. Oczywiście furki mamy w trzech różnych klasach. Jest klasa standardowa, czyli ta najniższa, jest klasa średnia, czyli średnia, no i klasa wysoka, czyli najwyższa, za którą dostajemy najwięcej kasy. Jednocześnie była promocja, może taki dodatek, plus 50% do zarobków, jeśli graliśmy w święta, to się dostawało plus 50% i za dostarczenie 4 furek, to trzeba w 4 osoby wtedy dostarczać, za dostarczenie 4 furek z tym bonusem w dosłownie 5 minut zarobiłem 600 tysięcy dolarów. Oczywiście miałem wtedy mnożnik. Jeśli dostarczymy furki z wysokiej klasy, bez tego dodatku, bez bonusu 50%, to dostaniemy jakieś 400 tysięcy dolarów, także jest to i tak niezła kasa. Za 4 auta średniej klasy, nie wiem dokładnie ile, ale chyba z 250 tysięcy jest, więc kurczę, powiem wam, że naprawdę da się zarobić fajną kasę sobie po prostu grając i robiąc to, co ludzie lubią najbardziej, czyli jeździć furkami, i sobie można zarobić fajną kasę na tuning. I teraz tak, jeśli chodzi o sprzedaż aut, no to nie możemy ich sprzedawać, wiecie, że uzbieramy sobie tych autek 40 i nagle wszystkie 40 sprzedamy, nie. Trzeba odczekać jakieś 20 albo 30 minut, aż będziemy mogli znowu sprzedać jakąś tam większą ilość samochodów, albo w ogóle sprzedać jakiekolwiek. Aczkolwiek w tym czasie możemy sobie robić na przykład paczki, albo robić łowce głów i zarabiać te od 20 do 23 tysięcy dolarów, w zależności od tego, ile będziemy mieli trudności przy zabijaniu tych przeciwników. Niemniej, jak się uszkodzimy jakiś samochód, ja tak właśnie często robię, że jak uszkodzę sobie jakiś samochód, dostarczając go, powiedzmy, mam tam 10 tysięcy zniszczeń, bo tak się zdarza, jak zaatakują mnie śmigłowce i gram sam i nie mam jak to osłaniać, no to wtedy mam 10 tysięcy zniszczeń, wzywam, powiedzmy, jakiś śmigłowiec Meriwether wsparcia,
czyli mam jakieś 15 tysięcy straty. Odpalam sobie Headhuntera i tak sobie go zawsze odpalam, nawet jak nie mam strat. I wtedy mam dodatkowe 20 tysięcy. Kupuję jakieś tam paczki, tak, za nie wiem, 15 tysięcy. Też była taka właśnie jakby promocja przed świętami, że można było za 13 tysięcy kupić 3 paczki i potem je sprzedać za dużo, dużo więcej. I też do magazynu sobie w międzyczasie dostarczam te paczki. No powiem wam, że sprzedając to wszystko i działając sobie w ten sposób, będąc CEO, można dużo kasy zarabiać, więc inwestujcie w to, aczkolwiek moim zdaniem kupowanie tych aut z Pegasusa, one są fajne, tak? Ten samochód rakietowy, samochód rampa, można się nimi fajnie pobawić, porobić różne śmieszne rzeczy i jak będę miał więcej kasy na zbyciu, to na pewno w nie sobie zainwestuję. Ale zdecydowanie bardziej w GTA jara mnie tuningowanie samochodów na obecną chwilę. No i jeśli bym kupował jakiś samochód z tych najnowszych, z tych takich Pegasusowych, to na pewno byłby to samochód rakietowy, a nie ten strzelający rakietami, bo ten rakietowy dostarcza znacznie więcej fanu, moim zdaniem, i można nim robić ciekawe rzeczy, latać gdzieś tam w kosmos i tak dalej, wyskakiwać z jakichś gór, to jest ekstra. Natomiast ten z wyrzutnią rakiet, okej, można nim też robić tam misję i on wtedy jest niezniszczalny podczas wykonywania tej misji i możemy tam rozwalać innych graczy bez problemu. Ale myślę, że szybko by mi się to znudziło, chociaż też bym się może na niego skusił. I teraz tak, żeby kupić je taniej, musimy zrobić misję. Tam są takie specjalne misje VIP-a. Jak je zrobimy, to będziemy mieli około $1,000,000 taniej każdy z tych samochodów. Dla każdego z tych samochodów są oddzielne misje, także możecie się temu przyjrzeć. One są bardzo łatwe do zrobienia, możecie to zrobić z kolegą, nawet jak jesteście w mojej ekipie, to możecie jakiegoś ludzka sobie wynająć do tej roboty. Dostaje się tam jakieś małe pieniądze, jakieś 15 tysięcy dolarów. Te misje są troszeczkę złożone, ale mówię, no nie ma żadnego problemu, żeby je zrobić, tak? Są nawet łatwiejsze niż te podstawowe, które były poprzednio. Także bez problemu sobie z tym poradzicie, a będziecie mogli dużo, dużo taniej kupić te furki, które tam chcecie z tego Pegasusa. Choć właśnie, wracając do sedna sprawy, one nie są aż tak użyteczne, nie są aż tak super potrzebne. To jest taki dodatek typu wydaj kasę w GTA i fajnie się baw, chociaż po jakimś czasie ci się to znudzi i nic tak naprawdę na tym nie zarobisz. Najwięcej kasy zarabia się kupując magazyn na samochody i właściwie tyle. Ten dodatkowy garaż na dodatkowe furki to jest taki pic na wodę. Dostajecie coś, ale no w sumie okej, nie zapełnię go chyba 60 furami, bo co ja będę z nimi robił? Może jak ktoś chce zrobić sobie dużą kolekcję fajnych furek, to w porządku, ale no też w limit, znaczy fajne furki w GTA moim zdaniem no nie ma ich aż tak dużo, nie ma ich tam 60 dodatkowych sztuk. Także jak dla mnie, no bo komuś mogą się wszystkie samochody na przykład w GTA podobać, no nie wiem. Także pamiętajcie o tym, aby robić sobie łowcę głów, jest to naprawdę fajna sprawa, żeby sobie zrekompensować te straty ewentualnie na jakimś tam zniszczonym samochodzie. Dla mnie to jest ekstra, lubię to robić, wiem, że komuś może się to znudzić, ale dawkujcie sobie tą grę. I wiem też, że szukacie różnych błędów w grze, że szukacie w internecie sposobów, jak zarobić kasę łatwiej. Okej, szukajcie. Bugi, tak, glitche. Starajcie się ich używać tak, żeby nie dostać bana, to przede wszystkim. Ale czego nie róbcie, to nie klikajcie w żadne oferty, w żadne linki gdzieś na YouTubie, bo tego jest cała masa botów, nawet u mnie pod filmami, w komentarzach jest pełno różnych linków, boty wstawiają jakieś linki, gdzie są odnośniki do stron ze złośliwym oprogramowaniem, które was szpieguje. I tego nie klikajcie pod żadnym pozorem. Jeśli jest jakiś ciekawy filmik, który pokazuje jak kopiować autka, spoko. Spróbujcie to wykorzystać, nie ma problemu, ale nie klikajcie tego, bo będziecie mieli wtedy problemy z komputerem i albo jeszcze jakieś gorsze rzeczy, nie wiem. Nie klikajcie żadnych takich pierdół. Jedyne co mogę wam polecić, no to kupować szarki, jak ktoś naprawdę nie ma czasu, a pracuje i ma pieniądze na to, żeby sobie kupić coś za te szarki. Żeby kupić te szarki i kupić za nie coś w GTA. Ja polecam właśnie market G2, z którym współpracuję teraz. Za stówkę można kupić, ja nie wiem czy ta oferta jeszcze jest. Za stówkę można było sobie kupić 1,2 mln
chyba gotówki w grze. Ja sobie jednego szarka kupiłem na tuning Nero, którego sprzedałem już, bo mi się w ogóle ten samochód nie podobał po tuningu i przed tuningiem też nie bardzo, chociaż bardziej podoba mi się Comet. No chyba z tych ostatnich samochodów najlepszy jest Comet i oczywiście Retro Comet i Retro Elegy. Z tych samochodów, które ogólnie u Benego warto stuningować, jeśli ktoś lubi lowridery, to wszystkie lowridery, bo one mają bardzo dużo opcji tuningowych i fajnie można je przerobić. Możecie część z nich zobaczyć także u mnie na kanale, też robiłem tuningi tych samochodów. Natomiast najfajniejszym tuningiem, najfajniejszymi samochodami do tuningu takiego ulicznego jest chyba Sultan RS, Banshee, właśnie Retro Elegy i Retro Comet. Jeśli chodzi o Retro Cometa, to on ma jeszcze jednego takiego buga. Aktualnie można nim osiągnąć bardzo dużą prędkość maksymalną na evencie. Jeśli pojawi się event do prędkości maksymalnej, to możecie nim jechać nawet o... Ja nim wyciągnąłem 232 km na godzinę, bo on ma zbugowany jakiś spoiler. Normalnie jedzie nie więcej jak 190 km na godzinę. Chyba tam 140 mil, tak? Także... też bardzo fajna sprawa z tym kometem, możecie sobie to posprawdzać. Czyli podsumując, dostarczajcie furki, zapełniajcie swoje garaże, razem dostarczajcie samochody, możecie też łatwo stworzyć sobie prywatną, publiczną sesję, tak zwaną. Wystarczy na kilka sekund odłączyć sobie internet i wbijacie wtedy do pustej sesji sami, zapraszacie kolegów, możecie auta eksportować bez żadnych problemów. Mi się to dzieje z automatu, bo ja mam bardzo słaby internet, znaczy niby wysoki upload i download, ale jeśli chodzi o jakość połączenia, no to mi zrywa co jakiś czas i wtedy mi się robi sesja prywatna i każdy myśli, że o, Luce chce dostarczać auta, nie, mnie po prostu wywaliło. A czasami też lubię dostarczać auta, jak są inni gracze, przeciwnicy, no bo przecież po to gramy na multiku, żeby się z kimś tam zmierzyć, żeby grać razem z innymi osobami, prawda? A nie tylko, żeby wszystko szło łatwo i gładko, bo wtedy jest troszeczkę nudno, aczkolwiek jak czasami mamy fajne fury do sprzedania, bardzo drogie, za 400 tysięcy dolarów w sumie, no to chyba nie bardzo chce się ten nasz cały wysiłek stracić jednym jakimś gościem, który leci i rozwala wszystkich hydrą, prawda? Więc też można sobie w ten sposób ułatwić zadanie. Także hej, bardzo fajnie można sobie te wszystkie autka podostarczać i zdobywać kasę. Jestem mega zadowolony z tej aktualizacji. Możecie mnie często teraz spotkać w GTA, bo gram dużo, chociaż może w Sylwestra będzie mnie trochę mniej, bo teraz, no Sylwester, tak? Ale jeśli chodzi o takie sylwestrowe jeszcze plotki, no teraz został dodany znowu śnieg, znowu możecie się pobawić driftowaniem w GTA, bardzo fajnie się na śniegu driftuje, no i wszystkie sebiksy z wypiekami na twarzy wbijają do GTA Online, żeby podriftować swoim Oplem Kadetem, tak, na ręcznym, kołka kręcą się jak bęben w betoniarce, ale jedzie. No i ponoć są jeszcze plotki odnośnie nowych samochodów, które mają być dodane zaraz przed Sylwestrem. Na Sylwestra dostajecie też 10 sztuk rakiet do wyrzutni fajerwerków, także możecie się tym pobawić. Można tym zabić innego gracza, podpalić go jakby, ale śmigłowiec strącić tym jest ciężko. Wiem, bo próbowałem, nie da się. Znaczy, może i by się dało, gdyby się wystrzeliło 600 takich sztuk, ale no ciężko. I chyba została zmieniona animacja wybuchu tych fajerwerków, bo w tym roku wyglądają one wyjątkowo ładnie. Strzelałem nimi przez cały rok, bo jeśli raz dostaniecie tą wyrzutnię fajerwerków, to jak odnowicie sobie amunicję, dołączając do jakiejś tam misji, macie tam opcję kup całą amunicję, no to dostajecie od razu amunicję do wyrzutni fajerwerków i fajerwerki możecie nimi sobie strzelać przez cały rok. Także zalogujcie się, nawet jak nie macie czasu, bo impra czeka, domówka albo jakaś inna impreza na Sylwestra. Zalogujcie się tylko do GTA. Być może
w tym momencie, kiedy oglądacie ten filmik, bo ja go nagrywam wcześniej troszeczkę, może w tym momencie, jak go oglądacie, zostały dodane nowe samochody. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli tak, to będę nagrywał odcinek i wrzucę go niebawem z jakiegoś tuningu, albo sobie przejrzymy te wszystkie samochody i zobaczymy, jak one wyglądają. Też jestem tego bardzo ciekawy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.